i witajcie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Risen. W poprzednim odcinku zbadaliśmy do końca wschodnią świątynię. Znaleźliśmy dziwnego, jaszczurzego kapłana, który przywoływał szkielety i ogólnie był wielkim złym, który trzymał ten kamienny dysk. I teraz się pojawiło podejrzenie, że tych jaszczuroludzi może być więcej. Gadaliśmy już o tym z paroma osobami, głównie z tymi kopaczami, z tymi trojaczkami, którzy wydobywali tutaj dla Dona skarby w tej świątyni i tak naprawdę gówno wydobyli. A teraz udajemy się dalej, udajemy się w pogoni za skradzionym dyskiem przez gobliny, który jest gdzieś tam, hen tam, aż tam, chuj daleko po prostu, no. Ale jest całkiem spoko, bo uważaliśmy dodatkowe miksturki many. Mamy więcej many stałej. Oprócz tego mamy również... Wow. Ich tu wcześniej nie było. Jaszczuroludzie. Abym się w nich parował. Dobra. Zabijmy ich. Są słabsi od kapłana. Ale wciąż całkiem mocni. I mają co? Jaszczurze miecze. Które są słabe, bardzo słabe. Taka trochę bardziej orkowe miecze z tego. Powiedział z Gotika. W sensie nie za dużo obrażeń i wymagają bardzo dużo siły. No ale spoko. I tak nie będziemy nimi machać, bo jesteśmy zaprzonym magiem. Ale w tej chwili idziemy. Musimy udać się dalej. Musimy udać się na wschód. Poszukać czegoś. Idziemy szukać kamiennego dysku, który gnomy ukradły Severynowi. I Inkwizytor z tego powodu nie będzie zadowolony. No to więc idziemy. I zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. To chyba ta droga, tak? Tak jest, to w tę stronę, więc idziemy. Jest drogowskaz nawet. Wschodnie wybrzeże, dokładnie, tam się udajemy. O, tutaj są gnomy, więc ubijmy. I proszę bardzo, para gnomów ubita. Parę w sumie, bo to para nie była. Tutaj są ćmy, które też niedługo, w sumie zaraz ubiję. Tylko pozbieram to tutaj, te łupy. No chodźcie, ćmy. Kurwysyny, zabiję was normalnie, klasycznie, kosturem. Jakbym normalnie stracił magię, to tak bym się z wami rozprawiał. Wy dziady jedne wy. No. Oberwałem się od was sporo. Nie zasługiwałyście na to, żeby tak mnie tutaj sprać. No ale trudno. Nie poszło mi, no to wam poszło. Tu, jaszczury znowu. Ich sporo teraz na tej wyspie pojawiło. No to całkiem spoko, bo 180 doświadczenia leci za jednego. Niezła ilość. W takim tempie niedługo wbijemy kolejne poziomy doświadczenia. Chyba muszę udać się tędy, przez ten przesmyk. No ale jeszcze obejdę tutaj dookoła. Tak, tam droga na południe by prowadziła. Wow. Trzy czarne wilki, to na razie nie. Droga na południe. A tu co? Jaszczur już mod. A zabiję go. Droga na południe prowadziłaby do jednego z tych ruin,
przepraszam, nie ten numer odcinka, odcinek 35. Droga na południe prowadziłaby... Roślinki rosną na tym potworze. Śmieszne. Tu jest trup jakiś. Now who could teach me to pick locks? No, tym się nie poszczęściło, nieszczęśnikom. Ja jako zawszony mak muszę tak powiedzieć, że jest mi ich żal. Ale sami sobie na to zasłużyli w sumie, ale nie mogę tak powiedzieć, więc muszę powiedzieć, że jest mi ich żal. Bo jestem zawszonym magiem. Tu mam jeszcze, widzę, zioło rośnie. I idziemy dalej. Musimy przejść przez tę jaskinię tutaj. Przez ten tunel. Mam nadzieję, że nie będzie w środku guli. Nie lubię guli. Są mocne, szybkie. Ciężko je trafić. Widzę gnomy póki co tutaj. Zapiszmy grę. Gnoma się nie boję. Gnomy morduje. Dlaczego mamy tak mało tych toreb z narzędziami? O, w końcu jakiś miał coś. A tutaj trzeba iść, będzie dalej. Tutaj zamknięte. Naprawdę tyle dóbr się marnuje, bo nie mam otwierania zamków. No ale szkoda mi na to punktów nauki, a później będę miał runę. A w tej chwili zbieram jednak na ulepszenie tego magicznego pocisku, bo on jest naprawdę wartościowy. I ulepszony dużo daje, od groma dużo daje. Zapiszmy grę i idziemy dalej. Przez ten tunel. Na początku były gnomy, co będzie dalej? Szkielety. No, jak już się ma trochę więcej many i ulepszony ten magiczny pocisk, to walka nie jest taka trudna wcale. Tam coś jest, tylko pytanie co? Nie wiem co tam jest, ale pójdę tam. Tutaj widzę, jest żyła złota, tam jeszcze jakaś też jest żyła. Chyba normalna rudy żelaza. Wykopiemy. No i pójdziemy tutaj na dół, zobaczymy co tam jest. Zawsze może coś się znajdzie, jakiś łup. Albo doświadczenie chociaż. Jest samo o. Które jest potrzebne i to bardzo, bardzo, bardzo. O, ile jeszcze złota trochę mamy. I wydaję go głównie na mikstury. Doświadczenie by się przydało. Zapiszmy, bo to się robi więcej szkieletów, widzę. To nie jest bezpieczne miejsce. Znowu zapis zrobię. Ten akurat szkielet miał 3 miksturki lecznicze. Przydadzą się. Patroscą. A, to jest ten w ogóle władca tych wszystkich szkieletów chyba. Ten duch, co tam tego straszył. No nie wygląda na jakoś super specjalnie mocnego. Zabiłem Lorda Patroscona. Tarcza runiczna. Runa przywołania szkieletu. Yeah! Jakiś stary dokument. Ale ej, ta runa, nie, no to jest respekt na dzielni. Warto tutaj było przyjść. Jak
Tron. Nic specjalnego więcej. Mamy zadanie wykonane. Sprawdźmy jeszcze na te zadania wykonane. Zabij. Nie widzę. Tu jest Lorda Patrzona. Zero tekstu w nim. Dobra, zobaczmy ten dokument. Tarcza runiczna. No. Całkiem spoko. Zapewnia ochronę przed wszystkim na poziomie 6. Nieźle. Tutaj nic nie było specjalnego napisanego, ale patrzcie, zdobyliśmy runę przywołania szkieletu. 3. poziom magii runicznej, więc to już będzie w następnym rozdziale. Będziemy mogli tym władać, będziemy mogli przywoływać szkielety. O to nam chodzi, czyż nie? A teraz idziemy dalej w poszukiwaniu tych złodziejskich gnomów. Co mnie tutaj czeka? Ghoul. Kurwa, zblokował mnie. Leczę cię. Mana. No, ty w ogóle mają jakiś atak. Widzieliście? Te góle mają jakiś taki pieprzony atak, że powodują jakąś taką małą eksplozję obok siebie. W niewielkim zasięgu. Ech. Mówiłem już chyba, że nie cierpię tych guli. Tam kolejny się czai. Chyba już ostatni. W sumie mógłby pewnie przejść, ale... I need more mana. Mógłbym się przekraść, ale... Już chcę go ubić, chcę zdobyć to, co tam się kryje za nim. Dobra, jesteśmy wyleczeni. Tu jest, widzę, runa żelaza. This could be useful. Tutaj żyła złota. This is what I need. No, otwierania zamku nie mamy. Jeszcze kolejna ruda żelaza. Great. O, też bursztyn przy okazji znaleźliśmy. Tutaj co to jest? Aha, tam widzę, że lewitacji potrzebujemy. Na szczęście mamy już runę lewitacji. Więc na luzie tutaj się przedostaniemy. Tu jest kufer. Kurna jego mać. Otwieranie zamków. I tyle many poszło. Tam na dole byłem? Byłem, tutaj te gobliny spały. Dobra, przelećmy w takim razie z powrotem. Patrzcie, jak sobie lata. I idziemy do wyjścia. Tu jakiś ptaszor chodzi. Jeszcze jeden ghoul. Au. Poszedł zabijać ptaszory. Ło. Dobra, teraz mogę go przycelować. Zielony z tą eksplozją swoją.
Dobra. Bierzmy tutaj to wszystko. Co tu jest, tutaj widzimy? To jest ścieżka chyba do tych. Ścieżka do świątyni wschodniej. Ale to nas nie interesuje. My idziemy na wschodnie wybrzeże. Szukać tego, tych złodziejskich gnomów. No dzik, bierz kierunek na mnie. Spoko, troszkę tutaj zabiliśmy potworków. Zaraz będzie kolejny poziom doświadczenia. Now who could teach me to pick locks? O, to jakiś człowiek siedzi. Okej, okay, i wygląda na to, że do Cyrusa musimy pójść tamtędy ścieżką. A w sprawie tych... a przez most do tych gnomów. To zagadajmy z tym człowieczkiem tutaj, jak już tu jest. Henrik. Po coś tutaj w końcu chyba siedzi. Lost, are you? This is no place to go wandering. You look like a hunter. I want to learn about hunting. Huh, there's a question. I can show you how to use a bow, but I could teach you how to skin animals. Czego możesz mnie nauczyć? No, nic, czego chciałbym się uczyć. What are you doing out here? I'm waiting for the right opportunity. The right. Co to znaczy za okazję? Co to za okazja, koleś? People think the Geiger's a legend. Gierga? I know it's not. Tell me more. Co to jest ten Gierger? It's strong. A real challenge for a hunter. No one believes that it really exists, but I know that it does, and I will prove it. Uh-huh. And how will you do that? Just look for the tracks. Then everyone will see that I was right. Tell me about your plan. Co to jest ten Gierger? You see that long rope bridge? From all of the tracks I've found, I'm sure that the Geiger must have his lair over on that large rocky peninsula. You look to me like you can be handy. Let's find that thing together. No dobra, I'll help you ci. To hunt the tak Geiger. Excellent. I can use all the help I can get, but it won't be a walk in the dark. Niż mam ja to robić sam. You follow me. Sounds good. Let me know when you're ready to start out. No chodź. Hey, come with me. Sure. Idziemy. I tak muszę się tam udać, szukać tego dysku. Idziemy na wschodnie wybrzeże. Ten półwysep, dokładnie. Ale moszczor. Ciekawe, jak oni go zrobili. O, już widzę gnomy. Ciekawe, czy ty, Henrik, umiesz walczyć. Co to za dźwięk? Podobny chyba do tego, co słyszałem wcześniej. Nie, wejdźmy na górę, zobaczmy. Popiołak, wow. Ła, kurwa, praktycznie wcale się nie rusza. Prawie wcale nie obrywa.
Napisałem go czarami po fejsie, a on nic. Ja pierdziel, i on musi być R zawarty i w ogóle. Idź. Napieprzać. Ale już czuję ten zajebisty eksp. I can't cast without mana. Widać bugi gry. Powiedział, jakby spadał, jakby zapędziłem wróg. Je- tylko 300 expa? Serce popiołaka, skóra bestii, zombie. Ja pierdzielę, tylko 300 expa, ja na niego tyle miksturek zużyłem. Skubaniec. This is what I need. Now who could teach no, me to pick ze skarbem, tylko co z tego, jak ja skarb nie mogę otwierać tego zamka, no. Ech. Trudno. Będzie trzeba tu wrócić jeszcze. Tutaj coś jest? Nie ma. Tu widziałem gnomy. You and me, let's get ego beasts. I hate these things. Easy pickings. No. Do czegoś się przydaje. Tam kolejne gnomy. There'll be more gnomes out here. They're always out looking to steal everything that isn't nailed down. Yeah, I've noticed. Good. Then let's keep moving. No i dobra, no. Gnomów się nie boję. You and me, you made that look easy. I hate these things. I hate those beasts. Gnomy to ja, o, tak właśnie ubijam. Gnomy to nie problemy. Ten popiołak to jest kurczę dopiero potwór. Skąd się takie biorą? O, w końcu kufer, który mogę otworzyć. I idziemy dalej. Zapiszmy gierkę. Czarne wilki. 4. Skurwysyny. You and me, let's get it. No, przydaje się na troszeczkę, tylko zdecydowanie za wolno strzelasz, koleś, za wolno strzelasz. Prawie by mnie uciupało, już a ty za wolno strzelasz. Dobra, podleczmy się mięsem, bo mam go znowu dużo. Trochę to potrwa, musicie wybaczyć. No, mam jeszcze też roślinki na siłę. Jedzmy je. Na zręczność. Na życie. Dobra. I odżywiajmy się tkami. Looks zioło. Good. Doświadczenie. Mm, this smells good. Zajarajmy sobie. Looks good. I think that's good.
O, już prawie się wyleczyliśmy. Ostatnie łódko i dobra. Zbieramy trofea z wilków. I idziemy dalej. No naprawdę, popiołak, skurczysyn. Naprawdę tak w niego waliłem tą serią, a ten stoi, nic go nie rusza. Sam bym mu rady nie dał. Kolejne gnomy. Killing's too good for him. I think we need to head further north. I've got a bad feeling about the path to the east for some reason. Why? What's wrong with it? Most of the gnome's tracks lead to the north. It's strange. But from what I see here, it could well be that the gnomes are in cahoots with the Geiger. The gnomes are in cahoots with a monster. Maybe it's just a coincidence. We'll find out soon enough. Keep going. Dobra, ale wiecie co? I tak pójdziemy obiema ścieżkami tu i tam. Bo będę chciał zbadać je obie dla doświadczenia. Więc najpierw wybierzemy tą gorszą ścieżkę, najwyżej cofniemy się. You made that look easy. Korona bohatera, no. No, warto było przyjść. Choćby dla samej korony. Taka ścieżka. I have a really bad feeling about the path here. We're in the wrong place. I can feel it in my bones. Ale jednak nalegałbym, żeby tutaj chociażby zerknąć, co tam jest. Wiesz? Chociaż w sumie ten dźwięk rzeczywiście nie jest fajny. No ja szur gromów. To mnie nie boli. Nie, to nie wyglądało strasznie w takim razie przyjście tutaj. Na razie to wygląda spoko. Tu jeszcze jest roślinka. Jest i kufer. Now who could teach me to pick locks? Zapis. I albo możemy iść tamtędy, albo tam dołem. No przejdźmy się jeszcze kawałek tędy. Wow, ogrom. I gnomy. You and me, let's get it. I hate these things. You did well. Killing's too good for them. Dobry czy niedobry? No, we're completely I bet we need to go back north. How do you know that? No. I'm a hunter. Trust the instinct. Uciekać! Kurwa, ten odkaz sam się nie popiołak. A bo jest silniejszy. Może lepiej w niego będzie wchodziło z tego. Nie, to we mnie chodzi zajebiście. No man. To Henryk już nie żyje. Nie, wiecie co? W
czytamy grę. Tutaj na razie z ogrem się mierzyć nie będziemy. Mam akurat tutaj autozapis. Tuż, tuż. To na razie jest jednak ponad te nasze siły. Się wycofamy zgodnie z Henrykiem, z tym co on mówił. Będziemy szli dołem. I tak ta walka z popiołakiem już była taka wystarczająco tutaj naprawdę konkretna w tym odcinku. Te wschodnie wybrzeże wcale takie przyjemne nie jest. Dobra, idziemy dalej. Pewnie będzie kolejna masa gnomów tutaj. No, już ich widać. You and me, let's go. You made that look easy. I hate these things. Gnomów jak mrówków. Deathstroke, look out! I hate those beasts. Dobra, podjedźmy trochę smażonych śledzi. Gnomy, gnomy. Killing's too good for... I hate these things. You made that look easy. Get in there. You made that look easy. Dobra, gnomy tutaj już leżą. Zbieramy te łupy i idziemy dalej. No a tu jest zejście z tej ścieżki od ogrów. No a tutaj jest, widzę coś. Tu nic nie ma, tu jest ruda chyba. Obsydianu złoża. This could be useful. Okej, mamy to i idziemy dalej. Those little guys really made themselves at home here. No, koleś, chciałem strzelać, no. I bet all the junk that people on the island have lost wound up here. Let's go on. I can't wait to see what we find. Dobra, strzelać w to. No, my. You and me, let's get... I hate those beasts. I hate these things. Killing's too good for them. I kole... Wow, książkę wymierzucał. Widzieliście to? One naprawdę rzucają w czymkolwiek, co popadnie. Ten gdzie jest? Dobra, leży. To wejdźmy tutaj do środka. Tyle gnomów już ubijemy, a ciągle nie mamy tych toreb na narzędzia. I już słyszę kolejne gnomy. Killing's too good for... I hate these things. Kurwa jebany biega, tak trafić nie mogłem go. Can't cast without mana. Tam jeszcze jeden wóz. Tutaj gnom biegnie zwykły. You made that look easy. Dobra, kolejne zabite. Więc spenetrujmy na początek tutaj wieżę. Słyszę następne jeszcze, no. Yeah.
Get in there! I hate those beasts. Dobra, tu chyba nic nie ma ciekawego. Zejdźmy na dół. Tu też nic nie widzę. Więc w tę stronę tutaj. Dobra, i zejście jest tutaj. Hey, you! Wait! What is it now? This complex seems to be in good shape. The tracks lead right through this door, into the mountain. Well, isn't that nice? Nice? It's fantastic. No dobra, dobra. Fantastycznie, fantastycznie. Now who could teach me to pick locks? Znowu zamknięte. Kamienna płyta, mądrość. Okej, to się przyda. Interesting. Mamy 114. Mało. Dobra, co tutaj jeszcze jest? Zejście w dół jakieś. Zapiszmy grę i zobaczmy, co tam mamy. These steps. No, this is wrong. Wrong. Then let's try somewhere else. I'm just saying. Go on. Dlaczego to miało być zła droga? Nic nie ma. Now who could teach me to pick locks? A tam widzę jakiegoś szkieleta. Tylko jak tam się dostać? Tym? Ta. No. Okej, to tu pewnie będzie ten jeden z tych. You made that look easy. Jeden z tych wasali. No to spoko, i tak tutaj byśmy musieli kiedyś przyjść. Więc zdobądźmy ten pierścień wasalny, wrócimy na górę, zapiszemy grę, będzie koniec odcinka wtedy. To będzie dobry moment na zakończenie odcinka, a w następnym pójdziemy tam dalej, w to legowisko. Something's not right here. These passages down here are just a red herring. The Geiger must be somewhere else. We have no business being down here. Let's go. Ty nie masz biznesu, ja mam biznes. I hate those beasts. Get in there. Trafił mnie. I hate those beasts. A ty ten nigdy niczego jesteś. Słabyś ciebie pomocnik. Co to za naszyjnik? Jakiś zwykły. Przydałbym się jakiś magiczny. Otwieranie zamków, yeah! Mamy zwój otwierania zamków. Ha! No, spoko rzeczy nawet tutaj są do zdobycia. Who could teach me to pick locks? No i kufa ze skarbem. No to oczywiście, że otwieramy cię. Ale badziew. Ja na to zużyłem taki zwój. Dobra. Idziemy dalej. O, jest ten nieumarły władca. Spoko. Killing's too good for him. Dobra, mam więc co chciałem. Jest kolejny pierścień wasalny. Ostrze zdrajc, co to za miecz?
Gdzież ty to jesteś, ostrzy zdrajcy? Miecz długi, całkiem spoko, bym powiedział. Mógłbym go nosić, gdyby nie to, że walczę go z turem. Dobra, zbierzmy jeszcze te łupy, co tu mamy? Now who could teach me to pick locks? Znowu zamknięte. Zwój przywołania szkieletu. There's something here about magic. Mądrość. Okej, fajnie. No i to tyle tutaj by było. Dobra, wychodzimy na górę. Idziemy do tej jaskini, którą on określił, że jest Grygera. Czym by ten Grygier nie był sam sobie? No dobra, więc zapisujemy grę. I tak się odcinek przeciągnął. Dzięki za oglądanie. Do następnego.